Witam na kanale 13 Strzał, na którym będę prezentował swoje opinie na temat broni i nie tylko. A więc dzisiaj będziemy analizować pistolet słynny amerykańskiej firmy Smith & Wesson MP20 z 5-calową lufą. Pierwsza kategoria to wygląd i trwałość broni. Smith & Wesson MP20 to prawdopodobnie jeden z najładniejszych pistoletów na rynku. Niestety jego trwałość malowania pozostawia wiele do życzenia, dlatego maksymalna nota, jaką przyznaję w tej kategorii, to 4 na 6 możliwych. Kolejna kategoria to zdobycie broni. W tej kategorii postanowiłem odnieść się do dwóch kwestii. Po pierwsze, testowany Smith & Wesson posiada 5-calową lufę, przez co jest i dłuższy, i cięższy, przez co trudniej jest zdobyć broni z kabury. Po drugiej, wersja 5-calowa posiada bezpiecznik, który jest fatalnie umiejscowiony, a ponadto jest zbyt miękki. To powoduje, że niemalże za każdym razem, kiedy dobywamy broń z kabury, dochodzi do niekontrolowanego zabezpieczenia broni, co uniemożliwia w sposób niestety niekontrolowany prowadzenie ognia z pistoletu. Z tego właśnie powodu w tej kategorii przyznaję pistoletowi najniższą możliwą notę 1 na 6 możliwych punktów. Kolejna kategoria to ergonomia chwytu broni. W tej kategorii, w mojej opinii, pistolet także nie wypada zbyt dobrze. Proszę porównać grubość rękojeści chwytów Glocka i Smith & Wesson MP20. Proszę zwrócić uwagę, że Glock posiada dużo szerszą rękojeść, co pozwala w sposób bardziej stabilny przy dołożeniu mniejszej siły na palcach dociskających prawej ręki utrzymać właściwy kąt i właściwą oś prowadzenia ognia. Co prawda, producent dostarczył w pudełeczku, które tutaj Państwo widzicie, aż 3 rękojeści, ale te rękojeści, okładziny pozwalające poszerzyć rękojeść, pozwalają poszerzyć wyłącznie w zakresie tyłu rękojeści, a nie tam, gdzie siły są najbardziej potrzebne, czyli na wysokości palców. Wspominając o kwestii związanej ze chwytem tej konkretnej jednostki broni, należy wspomnieć o fatalnie umiejscowionym bezpieczniku, który znajduje się dokładnie w tym miejscu, w którym w sposób naturalny powinien znajdować się kciuk dla osoby praworęcznej podczas prowadzenia ognia. W konsekwencji mamy sytuację taką, że mamy 3 rozwiązania. Albo kciuk przeniesiemy powyżej bezpiecznika, czyli położymy go na półeczce bezpiecznika, ale wówczas, zwłaszcza gdy jesteśmy w rękawicy taktycznej, dojdzie do naturalnego przytrzymania zamka i w konsekwencji zacięć. Albo umiejscowimy kciuk pod półeczką bezpiecznika, ale wówczas prawie zawsze, niemalże przy oddawaniu każdego strzału, dojdzie do zabezpieczenia broni, ponieważ należy wspomnieć, że ten konkretny bezpiecznik jest w mojej ocenie zdecydowanie zbyt miękki. Albo też mamy trzecie rozwiązanie, możemy położyć kciuk, przyłożyć go niejako do samego bezpiecznika, ale wówczas mamy bardzo nienaturalny, bardzo niewygodny chwyt, który tak naprawdę bardzo, bardzo utrudnia nam ustabilizowanie tej broni. Jak widzimy doskonale, niemalże podczas każdego dosłownie dobycia dochodzi do mimowolnego, niezamierzonego zupełnie przez strzelca zabezpieczenia broni. Naprawdę nie sposób zrozumieć, jaka idea przyświecała twórcom tej konkretnej jednostki broni, aby opracować taki pistolet, który notabene jest bronią wojskową ze specyfikacją dla wojska Stanów Zjednoczonych, który sam niejako doprowadza do jego dezaktywacji poprzez przełączenie selektora uniemożliwiającego prowadzenie ognia, który generuje permanentne zacięcia tej konkretnej jednostki broni. Inaczej mówiąc, zastanawiające jest, jaka idea przyświecała twórcom tego pistoletu, który uniemożliwia wykonanie prawidłowego chwytu, a przez to prowadzenie celnego i kontrolowanego ognia, stale doprowadza do permanentnych zacięć,
oraz doprowadza do sytuacji zabezpieczenia broni w sytuacji de facto niekontrolowanej przez strzelca. Z tego powodu, że broń nie pozwala prowadzić ognia w czasie, gdy tego oczekuje operator, broń otrzymała najniższą możliwą notę, czyli 1 w kategorii chwyt. W kolejnej kategorii sprawdzimy zdolność broni do łatwego przeładowania metodą czołową. I tu należy zaznaczyć, że ta konkretna jednostka broni Smith & Wesson MP20 wyśmienicie nadaje się do wykonania tej operacji. Stąd też bardzo wysoka nota, 5 na 6 możliwych punktów. Następna kategoria sprawdza zdolność przeładowania tej konkretnej broni poprzez nałożenie dłoni na zamek broni. Kształt zamka w mojej ocenie bardzo ułatwia przeprowadzenie tej metody przeładowania broni, co widzimy na filmie, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wysokiej nocie w tej kategorii. Również 5 punktów na 6 możliwych. Kolejna kategoria to waga i wyważenie broni. Pięcio celowa lufa skutkuje faktem, że broń jest ciężka i źle wyważona, przez co ciężko jest ją wyhamować i ustabilizować na celu, co skutkuje bardzo niską oceną w klasyfikacji w tej kategorii, czyli zaledwie 2 punkty na 6 możliwych. Kolejna kategoria dotyczy wskaźnika przeładowania. Naprawdę niezwykła koncepcja, bardzo dobra, bardzo przydatna, zwłaszcza jeżeli operujemy w całkowitej ciemności, możemy za pomocą nawet rękawicy, nawet grubej rękawicy taktycznej ustalić, czy w komorze znajduje się pocisk. Sama idea jest bardzo słuszna, jak widzimy płyteczkę taką, którą posiadamy na górnej powierzchni zamka, która wystaje troszeczkę poza obrys samego zamka. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że owa część konstrukcyjna broni doprowadza do zniekształcenia, jak widzimy tutaj na tych zdjęciach wskazanych, zniekształcenia kryzy naboju, co w efekcie doprowadza do zacięcia broni. Stanowi to kolejną przyczynę, dla której broń zamiast strzelać, zacina się. Z tego też powodu kolejna fatalna nota w tej kategorii, czyli 1 na 6 możliwych punktów. W kategorii spust należy zaznaczyć, że spust wybacza wiele błędów. Nawet jeżeli dokonujemy strzelania przez tak zwaną owikę, niekoniecznie na beleczkę, to ten konkretny spust przez własną specyficzną konstrukcję pozwala nawet niedoświadczonemu strzelcowi w miarę poprawnie prowadzić ogień. Stąd też wysoka nota, 4 na 6 możliwych punktów. Natomiast konsekwencją takiego spustu jest niestety dość leniwe jego działanie, co utrudnia szybkie powtarzanie ognia. Stąd też w tej kategorii broń otrzymuje 4 na 6 możliwych punktów. Pozytywnie także możemy ocenić ergonomię zamka lufy, który posiada specjalne wypłaszczenie, które umożliwia w sposób sprawny korzystanie z kabur płaskich i miękkich, które często stosowane są w wojsku. Stąd też wysoka ocena w tej kategorii, 5 na 6 możliwych punktów. Bardzo pozytywnie można także ocenić przycisk zrzutu magazynka, który w mojej ocenie działa wyśmienicie, lepiej niż w Glocku. Dlatego z czystym sumieniem przyznałem 5 punktów. Bardzo wysoko także oceniłem komorę magazynka, umożliwiającą dokonywanie bardzo szybkich i sprawnych wymian magazynka. Stąd też przekłada się to na wysoką ocenę, przyznaję 5 punktów na 6 możliwych. Czas na ogólną ocenę. Ocena matematyczna, która wynika z analizy poszczególnych kategorii, jest słaba. 3,2 punkta na 6 możliwych. Ale tak naprawdę ta broń zasługuje na niższą ocenę. Tak naprawdę jest to broń, która posiada bardzo wiele wad konstrukcyjnych. W mojej ocenie nie została przetestowana. Została dopuszczona do rynku absolutnie przedwcześnie. Jest to broń, której absolutnie nie zabrałbym nigdy na żadną akcję.
Jest to broń, która permanentnie się zacina i to z bardzo wielu różnych powodów, ale wyśmienicie nadaje się do treningu zacięć i to akurat nie jest żart. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to mam taką jednostkę na sprzedaż. To był 13 strzał. Zapraszam na kolejne odcinki.